Witam Was serdecznie w kolejnym 123 odcinku już Drewnianych Poniedziałków. Dzisiaj opowiadam o kościele w Chłopicach. Kościele, który był pierwotnie cerkwią grecko-katolicką. Zaraz powiem dokładnie kiedy. A ten odcinek, tak jak obiecałem, dedukuję mojemu koledze ze studiów z Lublina. Koledze, który pochodził i pracuje teraz w Jarosławiu. A miejscowość Chłopice leży 8 km na południe od Jarosławia. Znajduje się tutaj sanktuarium Matki Bożej z bardzo cennym obrazem, o którym też za chwilę opowiem, a budowlę fundowała w roku 1761 Zofia Rzymowska. Była to pierwotnie cerkiew grecko-katolicka, a już w 1786 została przejęta przez kościół rzymsko-katolicki i była tym kościołem aż do roku 1863, 63, kiedy znowu zamieniono ją na cerkiew. Była cerkwią do 1875 grecko-katolicką, a potem znowu y, aż do dzisiaj kościołem rzymsko-katolickim. Y, zdjęcie po prawej stronie trochę ciemne, bo y, akurat świątynia była nieoś, nieoświetlona właściwie przez y, promienie słoneczne, ale widać tutaj ten, ten jej właśnie tą jej trzyczęściowość, bo jako celkiew właśnie była złożona z babińca, nawy głównej i prezbiterium, więc ten układ został, yy, yy, cały czas jest taki, jaki był. Remontowano ją w roku 1946, kiedy wymieniono pokrycie dachowe na blaszane, potem w latach 50., 1958-60., a na początku XXI wieku odnowiono cenną, bardzo ładną polichromię wewnątrz, figuralno-iluzjonistyczną, która prezentuje postaci świętych, a także cenne łaski, które uzyskali mieszkańcy miejscowości. Kościół jest trójnowowy, konstrukcji zrębowej, posiada trójboczne prezbiterium z boczną zakrystią i skarbczykiem. Posiada dwukalenicowy dach z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę, którą tutaj widać ładnie na zdjęciu. W kościele mamy chór muzyczny z wybrzuszonym parapetem i organami z końca XVIII wieku. Na belce tęczowej z barokowy z właśnie końca XVIII wieku, a polichromia, o której mówiłem, już pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku właśnie w środku kościółka ołtarzy, ołtarz główny i ołtarze boczne oraz ambona widoczne również są rokokowe z drugiej połowy XVIII wieku czyli mniej więcej z czasu budowy i mamy również ładną widoczną też na zdjęciu po lewej stronie wnętrzu, zdjęciu wnętrza chrzcielnicę drewnianą polichromowaną w kształcie kielicha bardzo ładna, oryginalna taka jest tutaj ta Chrzcielnica. Również niewidoczna tu na zdjęciu jest dzwonnica drewniana z 1761 roku. Bardzo też okazała i ładna przy kościele. Ale właśnie czasem tak się zdarza, że w tych kościołach, których robiłem zdjęcia i robię ciągle, trudno je umieścić. Trudno umieścić całość budynku razem z dzwonnicą, więc czasem ta dzwonnica jest obcięta i jej nie ma. A miejscowość Chłopicze. Chłopice nazywana Chłopycze powstała w XV wieku. Pierwsze dokumenty istniały już w roku 1435 i 1444. Właścicielami byli różni przedstawiciele rodów szlacheckich, których tutaj nie ma czasu wymieniać, a bardzo cenny był tutaj obraz w ołtarzu głównym, obraz Matki Bożej. To była ikona pochodzący z 1490 roku, czyli bardzo stary. Został on skradziony i obecnie jest w, w ołtarzu głównym już tylko kopia z 1995 roku. Rozwiążemy zagadkę z ubiegłego tygodnia. Pytałem o błędy w kościele z Wilkowiska. Tutaj wielka radość, bo ponad 1700 wyświetleń już tego odcinka mamy. I tutaj te błędy to na przykład błędy w kolorze, bo on jest nie, nie do końca tak brązowy. Yy, powiedziałem również, że parafię yy, czy miejscowość nadał Władysław Jagiełło, a oczywiście był to Władysław Okietek. Yy, także świątynia, oczywiście, jest kryta blachą, a nie gątem. Jako pierwszy okazał się yy, Oskar z klasy ósmej, któremu serdecznie gratuluję. A dzisiaj właśnie zapytam o dokładną datę kradzieży obrazu Matki Bożej z Ołtarza Głównego. Dokładna data, dzień, miesiąc i rok yy, tej kradzieży. No, niestety nie udało się znaleźć osoby, która ukradła obraz, tą właśnie ikonę, więc dalej nie wiemy, co się z nią stało. Mamy, tak jak mówiłem, w ołtarzu głównym kopię tego właśnie obrazu, słynnego z XV wieku w Chłopicach. No i tutaj, jak mówiłem, mamy w Chłopicach tą sanktuarium Matki Bożej. Często do niej pielgrzymują mieszkańcy Jarosławia, to, bo, bo to blisko tego miasta, w województwie, oczywiście podkarpackim. Dziękuję bardzo za oglądnięcie. Życząc wszystkim dobrego, pięknego, słonecznego tygodnia. Zapraszam na y, odcinek kolejny za tydzień, ale na razie nie zdradzę co to będzie, jaki obiekt i skąd. Y, oglądajcie, subskrybujcie kanał, już mamy prawie 400 subskrybentów y, i y, opowiadajcie o tej serii moich podróży z, kości z kościołami i cerkwiami drewnianymi znajomym, aby jak najwięcej było oglądających i aby kanał się coraz bardziej promował. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.